Witam wszystkich widzów kanału TradeWars. Z tej strony Iniku, czy też po prostu, prostu Oliwia, przewodniczka z kanału TradeWars. Witajcie na kolejnym wywiadzie, który może okazać się inspirujący dla niektórych pasjonatów rynku finansowego. Ponieważ, jak wiecie, TradeWars to społeczność i mamy w swoim gronie naprawdę miłych i do tego ambitnych ludzi. I dziś gościem programu. Jest grupowicz społeczności. Michał, znany także pod bardzo intrygującym pseudonimem, mianowicie Pan Kielonek. Witaj? Tak. Michał jest tajemniczy. Myślę, że mogę go określić mianem tajemniczego i mm, może mało aktywnego na platformach społecznościowych, ale za to aktywny na rynkach. Udało nam się go przekonać, aby powiedział nam o swoim doświadczeniu i życiu jako trader. Może na sam początek. Tak. Że tak powiem, na rozgrzewkę. Bo naprawdę mnie intryguje Twój nick na Discordzie i podejrzewam, że widownie również. Czy możesz zdradzić, kim jest Pan kielonek? Skąd w ogóle pomysł na, na ten pseudonim i czy to przypadek? Przypadek to nie jest. W ogóle cześć wszystkim. No, historia jest dość długa, i ten przydomek, że tak powiem, przyjmował się długo. Już w czasach licealnych kolega z bloku po prostu tak ochścił mnie taką, takim przydomkiem. Ale tak naprawdę on się nie przyjął, nikt z niego nie korzystał, tylko on tak czasem do mnie mówił i tak mnie zapisał w telefonie. Dopiero po paru latach yy, była taka gruba sytuacja, że ja do niego w nocy zadzwoniłem, potrzebowałem po prostu pomocy, i wtedy okazało się, że jego to w ogóle nie obudziło. Obudziło to jego tatę, który patrzył tylko na telefon zaspany i stwierdził, że to nie jest pan kieronek, tylko pan kierownik. I z krzykiem, z krzykiem wpadł do niego do pokoju, go obudził i Kamil, zaspałeś na zmianę do kopalni, kierownik dzwoni, nie? wstawaj gamoniu i tak dalej. Jakoś wszystkim się ta nie, historia spodobała i tak dalej i w pracy zostałem, ta psywa się przyjęła, pan Kielonek i mniej więcej to też gdzieś tam się pokryło z dołączaniem moim do grupy Trade Wars i jakoś tak się... Przedstawiłem jako pan Kielonek. Był. Ten, ja tak przyznam, się przyznam, że to jest świetna historia, bo na przykład porównując mój Nick, to on nie jest jakoś mega wymyślny. To jest pochodna od po prostu Niku. Za każdym razem, jak nas jakieś programy, jakieś strony pytają o podanie Niku, no to zaczęłam po prostu wrzucać jakieś litery, jakieś przedrostki. Ale pan Kielonek brzmi genialnie, muszę przyznać. Dobrze, to e, chcielibyśmy się dowiedzieć e, trochę więcej o Twojej historii jako tradera skąd w ogóle pomysł na trading, kiedy można robić w ogóle jakieś takie inne rzeczy, tak? Dlaczego akurat to i jakbyś mógł nam ogólnie zdradzić, jak zaczęła się twoja przygoda? Myślę, że to się trochę wzięło z chciwości tak naprawdę, bo przygoda z takim tradingiem jako takim, czyli zawieranie transakcji w obie strony na jakimś trochę mniejszym interwale, to zaczęło się no mniej więcej w tym okresie jak dołączyłem do grupy Tradewars, czyli to był styczeń 2021, styczeń albo to chyba stycznia. Ja tak naprawdę, jako że głównie siedziałem wtedy w krypto i to już była zaczątek mojej drugiej hosty w krypto, bo pierwszy raz w krypto siedziałem w 2017, ja już byłem w takiej sytuacji, że skasowałem praktycznie większość swojego bitcoina, którego gdzieś tam skupowałem po 6-7 tysięcy dolarów średnio. A wtedy ten Bitcoin już był tam pod ponad 30, jak ja go kaszowałem. No i gdzieś już zaczęły być pomysły takie, jak to jeszcze można pomnożyć. No jak, no, ale też teraz będą miały swoje 5 minut pewnie. Więc dołączałem do jakichś różnych grup telegramowych, gdzieś tam się interesowałem i trochę fundamentalnie i właśnie nie wiedziałem, że wtedy może to jest analiza techniczna, ale jak profesjonaliści starają się zażyć takie pozycje, żeby gdzieś tam jak najlepiej w coś wejść i jeszcze móc pomnożyć ten zarobek. No, i tak między innymi trafiłem na, na grupę Trade Wars i no, jakoś zostałem do tej pory, spodobało mi się, widziałem, że tu po prostu to działa i jakoś mi to pomogło. No, ale myślę, że od tej chciwości się jednak zaczęło, mimo wszystko. Okej, okay. chciwość. No to tutaj wchodzą te emocje, o których bardzo często się mówi, a do tego sobie jeszcze wrócimy. Natomiast wspomniałem. Może, może też euforia, bo to w sumie na takiej, Może też na takiej właśnie. Paść się, nie? że dobrze mi poszedł jakiś tam zarobek, i chcę jeszcze. Więc no tak, bo w sumie do, patrząc. Tego celu, jak to można lepiej jeszcze robić i. No, do, tak. Dokładnie, bo w sumie patrząc wstecz, no to niektórzy mogą ci pozazdrościć, że wchodziłeś tak wcześnie w tego bitcoina. To już zaraz zaczynają sobie pewnie przeliczać, nie? Kurde, ten to szczęściarz. Nie, chwycił cię trochę taki efekt to Boga. Już, to, już, to już drugi raz wchodziłem, tak? no Pierwszy raz wchodziłem za 17 i to. Może trochę mniejszej szczęśliwie skończyło, czy też nie było źle, ale mhm. no, gdzieś tam te swoje torby trzy lata trzeba było przetrzymać niektóre. nie? Więc to też nie jest samo szczęście, to też jest, to, przychodzi, że tak powiem, z czasem, jeśli się wytrwa na tym rynku. Nie? Jasne. Na pewno zdarzyło Ci się popełnić jakieś takie typowe błędy początkującego. Jakie to były? Nie, w 2017 można powiedzieć, że już trochę na górce wchodziłem, ale też nie pakowałem się właśnie bitcoina, który już gdzieś tam dobijał do mhm. w tych ja w sumie zacząłem od altów, trochę za jakby, może nie na mową tylko kolega mi sobie opowiedział o tym kryptoświecie, który jeszcze też miał kolegę zaangażowany też nawet jako programista w niektóre projekty, a też też tam gdzieś się wspierał i no jakby od tego się zaczęło i może nie wchodziłem jakoś, bo w te, w te projekty, które wchodziłem to jeszcze nie miały może aż takiego super rana, bo te alty tak naprawdę największe ten swój wybuch miały na przełomie 2017 i 2,18. gdzieś tam to się w listopadzie, grudniu zaczęło, skończyło w styczniu, lutym, wtedy. No i gdzieś te alty, no, no to kosmiczne były wzrosty. Błędem moim wtedy było nie kaszowanie większej ilości, tak naprawdę niektórych w ogóle nie skaszowałem, a później już to, to był śmierć, nic nie warty, więc chyba taki największy błąd początkującego mój był, że miałem szczęście, że to co wchodziłem to rosło, a nie wszystko skaszowałem. Tak. Więc to Rozumiem. Było... Główna, główna nauczka, no później też błędy się zdarzały. Tak naprawdę, no, dopóki też jakiejś odpowiedniej wiedzy się nie zdobędzie i trochę doświadczenia, to nawet niekoniecznie się wie, że te błędy się popełnia, nie? dopóki się ich faktycznie nie straci przez nie, czy w jakiś inny sposób nie dotkną one. Zachaczmy może o temat pracy. Czym się zajmujesz? No, Powiedz, że jestem programistą od ładnej dekadki ponad. Może idę w stronę architekta, programowania chociaż to też jest jeszcze trochę pieśń w przyszłości może, no ale już powoli w takim kierunku idę. Czy te umiejętności z pracy pomogły Ci lepiej wdrożyć się w świat tradingu? Myślę, że tak, no chociażby używanie wszystkich narzędzi jakichś, albo czasem sobie oskryptowanie pewnych rzeczy, albo automatyzowanie, to na pewno pomaga, bo gdzieś nie, nie mam tej bariery, jeśli chodzi o technologię, sprzęt, też bardziej, jeśli chodzi o krypto, no to gdzieś tam jestem w stanie fundamentalnie pewne skamy wyłapać i też rozróżnić pewne rzeczy. Łatwiej jest też wejść w jakieś nowe tematy od strony, właśnie fundamentalnej czy technologicznej. Mhm. Więc to na pewno pomogło. Jeśli chodzi o właśnie analizę techniczną lub sposób jakiegoś podejścia do tradowania. no myślę, że też chyba gorzej, ich myślę, że jest ta część opanowania emocji. <laughs> No więc właśnie, ten temat emocji, kurczony. Dłużej on tak, trzeba, żeby było. Tak wraca, tak, wraca i wraca. A że tak jeszcze dopnę tematu, rozumiem, że trading traktujesz bardziej jako dodatek. Czy jak udaje ci się w ogóle połączyć trading z pracą? Generalnie teraz już mam wypracowane mniej więcej tak, że głównie na większym interwale operuję. Więc nie, jest, nie siedzę tak, no trading nie jest taką moją pracą, że nie siedzę tam po ileś godzin dziennie. Przy wykresie i gdzieś tam na małym interwale coś próbuję grindować czy coś, więc raczej to wygląda tak, że mam jakąś analizę, którą gdzieś tam co na spokojnie zrobię. Później, oczywiście, no codziennie gdzieś tam do tego wygrosty się zagląda i patrzy, czy to idzie w tym moim kierunku, czy coś nie trzeba zmienić, i tak dalej, ale nie jest tak, że przy samym zajmowaniu pozycji i ogólnie siedzeniu przy wykresie jest to ileś godzin dziennie. Jest to bardziej godzina, dwie może. Więc to jest tak dodatek, bo oprócz pracy mam też dwójkę dosyć małych dzieci, więc jest też dużo innych rzeczy do roboty, więc no, jest to taki dodatek można powiedzieć, ale finansowo bardzo przyjemny dodatek. Czy trading to twoja jedyna taka pasja? Czy w ogóle to jest pasja i czy można w ogóle twoim zdaniem traktować trading jako pasję? Myślę, że można i miałem etapy, że byłem bardzo w to wkręcony. Myślę, że to też ta euforia i jakaś hosta i tak dalej, jakieś zyski też podkręcają to, ale to nie zawsze jest dobre doradca, więc wydaje mi się, że lepiej już podejść trochę bardziej na chłodne do tego, tak mam nadzieję, że już, tak mi się wydaje, że udaje mi się do tego podchodzić, no, aczkolwiek no jest to czasem coś takiego, co może być takim trochę małym nałogiem właśnie, nie wiem czy to przez te właśnie emocje, ale no nie tylko, no, no, lubi się czasami po prostu, no jest fajne do tak, ale tak jak wszystko, no co za dużo to niezdrowo, więc ja tam staram się zachować jakiś balans. Zawsze gdzieś tam w moim życiu ważny był sport. To była jakaś piłka ręczna, piłka nożna. Później już w dorosłym życiu trochę piłki nożnej. Później miałem kontuzję, i... ale dalej starałem się gdzieś tam aktywnie spędzać czas, jakiś squash, bieganie. No a ostatnio mam nową zabawkę i mhm. taniej więc i foil. foil. Okej, okay, jakbyś się... mógł troszeczkę, jakbyś mógł przybliżyć tematu, bo... Myślę, że spora, właściwie taka lwia część społeczności i w ogóle nie wie, co to jest. To jest taka deska, która lata nad powierzchnią wody. Po prostu to, co jest pod wodą, to jest takie skrzydło, które jest napędzane zwyczaj śrubą albo jetem, a z kolei zasilanie do tego jest brane z baterii, która jest schowane w desce. Więc jeśli widzieliście gdzieś tam na YouTubie, Instagramie, czy gdzieś latającego gościa na desce nad powierzchnią wody, to właśnie to jest ifoil. Ja tutaj jest prawdopodobnie e gdzieś tutaj za chwilę wrzucimy zdjęcie, jak to mniej więcej wygląda, także się nie obawiajcie. Port myślę, że jest całkiem świeży, bo to jest bardziej wymierzony 5 lat może 10, jeśli chodzi o zwykły foil. A ten e-foil, czyli napędzany jeszcze elektrycznie, żeby nie trzeba było wiatru ani, ani jakichś tam prądów morskich, to świeży ten, na około 3-4 lata 5, taki, że jest w miarę dostępny dla. Też może niezwykłego śmiertelnika, bo to jest dalej drogi, droga zabawka bardzo. No, ceny się wahają, ale myślę, że na polskim rynku to takie najtańsze te modele, jak chce się kupić nie od firmy Krzak i mieć tam teoretycznie jakąś gwarancję, to to jest około 30-30 paru tysięcy złotych. Uła. No więc to jak droga zabawka. Zabawkę, zabawkę do wody, to, trosz, to troszkę trzeba zapłacić. No ale można też kupić dużo drożej, nie? Rozumiem. Dlatego, no jak ze wszystkim. Razy, trzy razy drożej więc. Wspomniałeś o swego rodzaju uzależnieniu. Znaczy się, że czasami człowiek może. Myślę, że możemy nazywać rzeczy po imieniu uzależnienie. Dlatego ja bardzo lubię zadawać to pytanie prawie każdemu. Czy byłeś kiedyś uzależniony od wykresu? Jak, jak zaczynałeś swoją drogę właśnie z tradingiem? Ja mogę się przyznać, że ja myślę, że mogę powiedzieć, że byłam uzależniona od wykresu. Wyglądało to tak, że wstawałam każdego dnia i. Pierwsze, co to nie, że się jakieś rozciąganko czy coś, tylko patrzyłam, czy ten bitcoin na przykład wzrósł. Patrzyłam nagle, nie wiem co, co 15 minut, czasami nawet się zdarzało, co godzinę. Teraz, całe szczęście, udało się z tego wyjść. Ale czy spotkałeś się z czymś podobnym, albo może nawet nie tyle uzależnienie od wykresu, ale czy zauważyłeś u siebie jakieś takie inne zachowania, odkąd zacząłeś interesować się tradingiem, inwestowaniem? Myślę, że to jest właśnie związane z jednym z błędów początkujących. Też oczywiście to przechodziłem gdzieś tam jakieś środki były być może zbyt ryzykownie i za dużo zainwestowane i może nie szło w moim kierunku czy coś i spoglądanie co 15 minut w telefon teoretycznie w mojej głowie może miało to pomóc, albo, <grych> a wcale nie pomagało, więc no oczywiście miałem tam jakieś, nie tylko, że pierwsze co, co rano robiłem to w telefon patrzeć jak tam moje pozycje i po ile bitcoin, ale też gorzej gdzieś, pobudki w nocy, czy, czy jestem dalej na dużym minusie, czy już nie, więc no wiadomo, to tak, 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 tak to kiedyś było, ale no, zdobywanie wiedzy i doświadczenia później pomaga eliminować takie sytuacje, że dzisiaj można, że tak powiem, spać spokojnie, niczym się specjalnie nie przejmować. I... Człowiek się trochę stonował, prawda? Tak, żeby raczej to był tak, rozmawialiśmy dodatek, a nie główna część życia i wpływająca no tak naprawdę negatywnie, no bo myśli się tylko o tym, ja właśnie nie idę w Twoją stronę, to negatywne emocje dochodzą, które się odbijają na tobie, twoim oczyczeniu i tak dalej, więc no, na pewno nie tędy droga. No z drugiej strony, jak idzie po Twojej myśli, ale też nie masz planu, jak to skeszować, co z tym zrobić, no to no niby jest wszystko fajnie, fajnie, ale też jesteś zbyt w to wciągnięta i tylko patrzysz, o ile tam mam tych wirtualnych cyferek, a też nic nie daje. Nie? Dokładnie. Człowiek myśli, że zarabia, ale tak naprawdę dopóki tego nie skasuje, no to nic nie zarobi. Nie ma. Nie skasuje, nie wyjmie i nie wyda trochę. Jak ja teraz latam na e-foilu, to wiem i czuję, że to zarobiłem i że było, było fajnie. A to też tego się długo uczyłem. Jurek tyle razy powtarza, że trzeba właśnie karmić tego słonia. Trzeba właśnie się nagradzać za, za że tak powiem, dobre zachowanie na rynku, za, za te udane analizy i trzymanie się tego planu. A ja z tym też miałem długo problem i gdzieś tam trzymałem te pieniądze, jakby nie korzystałem z tego do końca, ale też się tego nauczyłem. I to chyba była jedna z rzeczy, która mnie najdłużej zajęła, żeby wypłacać te pieniądze regularnie. Bo pierwszym takim etapem było, że nauczyłem się wypłacać z giełdy, gdzieś tam już wypłacać, żeby to było w fiatach, albo chociażby jakoś zdywersyfikować na może rynki tradycyjne czy cokolwiek, ale dalej jakby nie korzystałem. No nie wydawałem na głupoty, czy na przyjemności, czy jakkolwiek inaczej, jakby nie czułem tego fizycznie te, tej radości z tych pieniędzy do końca, nie? Więc a, a dużo się myśleć właśnie zmieniło, jak gdzieś to ileś procent przeznaczyć na takie, no po prostu na no, jakąś zabawkę tak jak mówię, takie ucieka, takie no, głupotki, pracy, prawda? Żeby, żeby no sobie. właśnie, to jest coś, to jest coś, o czym bardzo często mówi Jurek też w swojej akademii tradera. Jakbyś mógł coś więcej na ten temat opowiedzieć, ponieważ mogą się zdarzyć osoby na kanale, które w ogóle nie kojarzą tematu karmienia słonia. Ja wiem kompletnie o co chodzi, natomiast jakbyś mógł opowiedzieć to swoimi słonia, e, słoniami, swoimi słowami. Słoniami powiem, okay. <laughs> Możesz słoniami no to, opowiedzieć nie. też. <laughs> to nie tylko przewinęło się na akademii z Jurkiem, w której też uczestniczyłem, ale to myślę, że dla grupowiczów były przynajmniej, jak ja, że tak powiem, zaczynałem trochę przygodę w tradingiem od strony psychologii, czyli tam były dostępne materiały Piotra Obuza na, na grupie. Bo tam też właśnie pierwsze moje zetknięcie było z tym karmieniem słonia i to właśnie dotyczy tego, o czym my rozmawiamy, czyli nagradzania siebie, wypłacania tych pieniędzy i wydawania ich, no właśnie tak jak ty to nazwałeś, głupotki, czyli no niekoniecznie jakiś mądry cel, że teraz te pieniądze będę reinwestował w nieruchomości gdzie indziej albo będę je gromadził i będę się cieszył tylko z cyferek na koncie, tylko no po prostu wydać na coś głupiego, na dobry weekend, na nie wiem... No cokolwiek, tak? Żeby cieszyć się tym, nagrodzić się, że to po prostu dobrze, dobrze wpływa i jakby utrwala te dobre zachowania na rynku. I to właśnie, to też warto odróżnić, że to nie nagradzać się, że mi się fartnęło, bo gdzieś zaryzykowałem za dużą dźwignię, ale się smyrło i poszło w moją stronę, tylko właśnie nagradzać te dobre zachowania na rynku. Zgadza się. Ja od siebie dopowiem jeszcze, że lubię przytaczać taki przykład z komentarzami na mediach społecznościowych, które są nam dobrze znane. Dajmy na to, wrzucamy jakieś zdjęcie i mamy 10 komentarzy, a z tych 10 komentarzy 9 jest pozytywnych, a ten jeden jest negatywny. My zapamiętujemy głównie te negatywne. Dlaczego? Możliwe, że to jest związane z jakimś takim instynktem przetrwania. Chcemy być przecież. Że tak powiem, akceptowani przez społeczeństwo, przez społeczeństwo, a tutaj nam jakaś osoba wyskakuje i mówi, na przykład, że jesteśmy brzydcy. A nie zwracamy przecież uwagi na te dziewięć pozytywnych komentarzy, które mówią wręcz zupełnie, coś zupełnie innego. I teraz kwestia tego, że właśnie. Tak jak mówisz, żeby um, utrwalać te dobre nawyki na, na rynku, że zaraz, zaraz po tym, okej, okay, no wiemy, że zrobiliśmy dobrze, ale nasz mózg do końca tego nie przetwarza. Więc dobrze no jest. Nagrać. Dokładnie. On mhm. potrzebuje czegoś takiego namacalnego. Potrzebuje czasami takiej głupotki w postaci nagrody. Nawet jeżeli pójdziecie i kupicie sobie głupiego lizaka z, ze sklepu, to on już to będzie, zakoduje to jako coś dobrego. No dobrze, to jest bardzo ciekawa sprawa, bardzo lubię o tym mówić i. Życzę, życzę wszystkim, żeby się udało taką nagrodę. Siebie tak nagrodzić i zobaczycie, że to no, no jest super po prostu. Czyli właśnie to tą twoją nagrodą był ten e-foil, prawda? Znaczy się nie e-foil, y, przepraszam, jak on się nazywał? Tak e e-foil, dobrze mówisz. A, dobra, e-foil, no. Leska, leska e no to jest no, coś takiego, co no, mi jako dosyć przez lata ogólnie ciężko było wydawać pieniądze na cokolwiek. gdzieś Zawsze one były chomikowane na później i tak dalej, a... Więc taki wydatek to kiedyś był niewyobrażalny, no też e, bądź e, z, z, zwykłym gościem, który nagle mam, mówi żonie, że on chce wydać tyle pieniędzy na taką zabawkę latającą nad wodą, no to jak to gdzieś usprawiedliwić, że ten trading też to jakoś e, ułatwił, no, no sorry, gdzieś tam zarobiłem i to zrobiłem gdzieś dodatkowo poza moją pracą i no nie wiem, mega mi się to podoba, ja mam karmić słonia, Jurek mi tak powiedział i co? Właśnie. <laughs> no, też myślę widzi, yy, widzi, że to jest dobre i ja tak się na tym świetnie czuję i tak gdzieś zeruje też wszystkie jakieś emocje i no jest po prostu super uczucie. I też widzę, jak to działa na innych, bo generalnie uczę innych ludzi latać na tym. To jest w ogóle całkowita nowość dla mózgu. Zawsze na początku trzeba, że tak powiem, trochę z tego pospadać, zwłaszcza jak się próbuje na stojąco mm. latać. Więc jak już w końcu zaczyna iść, mózg się przyzwyczaja do tej jakby nowego stanu nieważkości, trochę żeby złapać ten balans, no ludzie po prostu zaczynają sobie śpiewać na przykład, nie? że latają, latają i śpiewają. My jesteśmy połączeni jakby na takim wodoodpornym radiu, żebym ja tam cały czas mógł podpowiadać, co, co tam mogą zrobić teraz, no ale jak już zaczynają samodzielnie latać i już czują jakby tam ten, to po prostu, no, myślę, że 80% po prostu zaczyna sobie nucić. <laughs> to jest takie... Świetna takie sprawa. Taki odlot. Dosłownie odlot, tak. bo naprawdę, uwierzcie mi z mojej perspektywy, jak ja widziałam, jak ludzie na tym jeżdżą, to wręcz właściwie to nie można powiedzieć, że ani nie jeżdżą, ani nie pływają, oni latają. Oni dosłownie latają. Czyli co w razie czego udzielasz takich lekcji? Udzielam, udzielam. Gdzie można się znaleźć? Powoli kończę, ale, ale jeszcze dla hardkorowców. Daje radę ubrać się w piankę i polatać popływać. Tak, bo w momencie Daję... jak to nagrywamy, mamy wrzesień, więc z tego co się orientuje, sezon się już tak powolutku kończy, ale widownie zachęcam do tego, żeby się zainteresowała możliwe, że na przyszły sezon letni. Proszę bardzo, zamiast popylać sobie skuterem wodnym, zastanówcie się, czy nie chcielibyście sobie polatać na desce. Spróbować coś innego. Ja jestem głównie we Wrocławiu, ale, ale gdzieś tam w pobliżu też, też często przemieszczam się. Zawsze można śledzić moje jakieś tam profile społecznościowe. Mówiłeś o emocjach, i teraz wspominałeś też o, o tej chciwości i o euforii, ale jakie jeszcze emocje towarzyszą ci podczas handlu? Strzelam, że nieobcy ci jest stres i, i presja. Jak sobie właśnie z nimi radzisz? Czy ta deska to jest taka jedyna odskocznia, czy może coś jeszcze? Nie wiem, czy teraz tak naprawdę mi jakiś większy stres towarzyszy, już przy zawieraniu transakcji. No zawsze są te jakieś emocje, bo to jest taka. W samym momencie tej decyzji, nie? No, czy na pewno wszystko sobie dobrze poukładałem w głowie, czy wszystko jestem gotowy, no, no, są te emocje zawsze, ale jakoś już chyba tak po zawarciu transakcji już raczej, czy właśnie co robię, no, najczęściej po prostu odchodzę od wykresu i wracam za jakiś czas patrzeć, w którym to kierunku idzie, ewentualnie decydować, czy, czy coś już przechodzi na B, czy część, część skeszować, czy może... Część, no co robić dalej, ale staram się jakby gdzieś w tym okresie, zaraz po zajęciu pozycji, nie robić żadnych gwałtownych ruchów i po prostu odejść od wykresu, najczęściej po prostu. Tak, mówiłaś o tych emocjach i tak dalej. To ja myślę, że też trochę staram się je ograniczać, i co pozwoliło w ogóle na to, i co jest też bardzo ważne w tradingu, to zarządzanie kapitałem. Ja już jestem w takiej komfortowej sytuacji, że jakby przez te lata zbudowałem sobie taką pozycję, że ja już więcej z rynku wyciągnąłem niż, niż włożyłem, więc to mi daje raz taką trochę pewność siebie i w razie, nie wiem, jakiejś katastrofy, gdzie nagle wszystkie giełdy by nie zajęły moje, moje środki, to gdzieś tam wiadomo, bolałoby to, ale gdzieś koniec końców powiedziałbym, że no, no okej, okay, ale i tak jestem do przodu. No, jakoś to przeżyję. Właśnie też budowanie takiej pewności siebie, że to już jest któryś miesiąc, któryś rok, że ja jednak wychodzę, wracam z tarczą, a nie na tarczy, jestem do przodu, więc gdzieś tam moje analizy się sprawdzają, moje zarządzanie kapitałem jest dobre. Więc w takich gorszych chwilach, że jakieś niepewności przy zawieraniu pozycji, czy nie wiem, któraś pozycja z rzędu się nie udała, że albo był stop loss, albo znowu wychodzę na zero, albo nie wiem, w tym miesiącu za mało zarobiłem, czy coś. No po prostu już staram się do tego tak nie podchodzić, bo wiem, że statystyka jest po mojej stronie i nie wiem, właśnie staram się jakby jak najbardziej ograniczyć te emocje. Masz już pewne doświadczenie, troszeczkę na tym rynku już siedzisz, szczególnie na rynku krypto i widząc jakie to potrafi być zmienne momentami stresujące, chciałbyś żyć tylko z tradingu? Chciałbyś się z tego utrzymywać i rzucić obecną pracę Wyjeżdżam w bieszczady i tylko traduję. Poszedłbyś na to? Nie jestem chyba przekonany, bo trading jest, trading jest fajny, bo raz, że jesteś panem, kowalem swojego losu, nic tak naprawdę nie wpływa i nikt na Twoją pracę, no bo można ją robić skądkolwiek, kiedykolwiek i tak dalej. Ale jednak ja też lubię swoją pracę jako programista i też często decyduję, kiedy ja coś wykonuję, skąd, gdzieś tam też jeżdżę po świecie i z różnych miejsc pracuję, więc no, moja praca nie jest jakimś takim czymś, że ja chcę ją rzucić i zakończyć już tylko, nie wiem, żyć z tradingu czy dywidend jakiś tam procentów, nie wiadomo czego. Gdzieś to jest plan, ale bardziej może na jakąś przyszłość i to też nie jest takie, że must have, że ja już to Koniecznie muszę. Mm -hmm. Może fajnie by było, jakby tak się stało, ale póki co jednak myślę, że ta praca też mi dużo daje, bo to jest zawsze taka też, no nie mi się, poduszka finansowa, że Prawda. ja nie muszę, nie muszę tradować. I teraz w momencie, jak było lato, nie był trochę maraz na, ry na rynkach, a ja miałem tą deskę, to szczerze mówiąc, w sierpniu to nie wiem, czy ja jakąś pozycję zająłem. Teraz we wrześniu też bardzo mało. Więc to jest taka odskocznia, że ja nic nie muszę. Mogę, a nie muszę, i to też jest, myślę. Lepiej wpływa na, na jakieś decyzje na rynkach. Myślę, Ten że to jest interesy. dobra decyzja. No. Dlatego, że też lwia część rynku podejmuje się też takich urlopów, nie? W tym, w tym czasie. Także no. chyba na tych wykresach też się za wiele nie dzieje. No w wykresach altów zawsze się dzieje, ale pytanie, czy tam. No właśnie, o altcoinach, no tak. <grym, grym>, tak. <grym>, czy coś, coś lubi taką kwistawkę i tam są tak też często małe wolumeny, że. Jest, jest, no jest spore ryzyko, wiadomo. Wrócę jeszcze, naprawdę no, prawie, że do samego początku, bo wspomniałeś o właśnie dołączeniu do, do naszej grupy. Chciałabym pociągnąć troszeczkę ten temat. Co zdecydowało, że akurat dołączyłeś do Trade Wars? Bo też, no właśnie, nie ukrywam, też robię sobie od czasu do czasu research i widzę, że tych grup trochę przybywa. Ludzie są coraz bardziej świadomi tego, że w Polsce nie dzieje się za dobrze, szczególnie finansowo, i chcieliby się jakoś zabezpieczać, zaczynają się ogólnie interesować tymi finansami, co jest dobre, bo moim zdaniem Polacy to mieli przynajmniej jeszcze parę lat temu naprawdę słabą wiedzę na temat finansów. Teraz się już to powolutku zmienia, ale teraz, właśnie, jakim cudem do nas trafiłeś? Czemu akurat my, a nie Inna grupa. Przecież jest tyle darmowych materiałów na internecie, tutoriali na YouTube. Dlaczego? Nie wiem, to nie było tak, że tylko wy na początek, nie? Mm. To zaczęło się tak naprawdę, właśnie tak mówisz, od jakichś darmowych lub gdzieś tam trochę może mniej płatnych jakichś grup, tak zwanych sygnałowych. Najczęściej to były jakieś grupy na Telegramie. Po prostu chyba tam na jednej z tych grup ktoś rzucił, że taką też dobrą do edukacji grupą, między innymi, która właśnie postaje właśnie. Ktoś tak zareklamował, nie wiem, czy to było uh -huh. A kryptoreklama trochę, czy, czy, czy po prostu sz szczere, że tak powiem. E Polecenie? Uh -huh. No, w każdym razie spróbowałem. Po prostu byłem tego ciekawy, tak? No bo to, ta analiza techniczna to nawet nie wiedziałem wtedy w ogóle, co to jest specjalnie, czy znaczy, wierzałem z grubsza, tak naprawdę tyle co każdy, zwłaszcza, że w kryptoświecie to praktycznie każdy z analizy technicznej się śmieje, także. Na pewno to krypta, na pewno analiza techniczna mogła przewidzieć, że teraz to tak wystrzeli i, i że przecież to, to nienaturalnie rośnie albo nienaturalnie spada, to tego się nie da w ogóle przewidzieć. No i takie moje myślenie, może nie do końca takie było, ale no, gdzieś tam no, brak wiedzy był, i też raczej miałem zdanie takie, że to są głównie fundamenty, jakieś emocje na tym rynku. Kierują, a nie, a nie jakieś nie, linie, nie. prawda, na wykresach. Ja, nie da się tego w żaden sposób ujawnić. No ale jak dołączyłem, tak naprawdę w pierwszy miesiąc czy półtora, to byłem w takim trybie obserwatora. Nie, nie podejmowałem żadnych działań, patrzyłem faktycznie, czy to działa. No jak widziałem tydzień w tydzień, że są wejścia i czasami naprawdę prawie że co do, co do dolara i w obu kierunkach, to no, zaczynałem coraz bardziej się przekonywać po prostu. Na początku trochę może za mało wiedzy łykałem, tylko korzystałem z tych wejść, modyfikowałem. Nie korzystałem, że tak powiem, z całych dobro, dobrodziejstw i trochę jeszcze po swojemu robiłem. To Też tam raz się kończyło dobrze, raz, raz, raz źle. No ale jakby wiedziałem, że w tej grupie chcę dostać, bo miałem coraz większe przekonanie, że to działa. i Później to też zaowocowało, że ukończyłem akademię i chciałem jakby głębiej się wbić temu. Czego na nauczyła Cię akademia? Nauczyłem jej metody Jurka, ale też jakby spojrzenia. Takiego trochę zaczątku tematu i interesowania się właśnie psychologią, jakimiś emocjami. A zarządzanie kapitału to w sumie już zacząłem wcześniej sam sobie. Mm -hmm. ogarniać. No Generalnie, akademia jest taki fajny starter do, do tego, żeby mieć jakieś podstawy do, do, do zaczęcia na tym rynku, a no reszta to jest tak naprawdę ćwiczenie tego, tego kunsztu i zdobywanie doświadczenia, no bo każdy gdzieś tam inaczej funkcjonuje, i trzeba sobie pewne techniki wypracować i dostosować. Oczywiście, bardzo często jest tak, że Ucząc się któryś wypracowanych metod przez innego tradera, znajdując sobie takiego mentora, może się zdarzyć tak, że przestaje wam ona troszeczkę wystarczać, i zaczyna się tą metodę dostosowywać troszeczkę pod siebie. Każdy z nas jest inny, i to wy tak naprawdę musicie zdecydować, co jest dla was najlepsze, z czym wam się najlepiej pracuje, i też dostosować to pod. Od swój charakter, można tak powiedzieć, emocje. Dlatego, że ktoś jest bardziej spokojny, patrząc na wykres i się dystansuje od tego, a inny po prostu wręcz nie będzie mógł spać i, i, i myśleć o innych rzeczach, jak tylko o, o tym wykresie. Także to też jest ważne, żebyście dostosowali daną metodę, sprawdzili tradera, czy, czy wam w ogóle coś takiego odpowiada. I właśnie, mówiłeś coś właśnie chwileczkę o takim negatywnym przekonaniu do analizy technicznej. I Podpisuje się, się rękami, nogami normalnie pod tym, dlatego że sama kiedyś nie wierzyłam w to, że analiza techniczna może działać. Jakby wiemy, że zawsze jest ta odwieczna wojna pomiędzy analizą fundamentalną i analizą techniczną. I teraz, jak myślisz, skąd bierze się takie negatywne przekonanie do tej analizy technicznej? Czy ty też kiedyś, znaczy w sumie powiedziałeś, że w nią nie wierzyłeś, ale co cię przekonało do tego, żeby jednak dać jej szansę i żeby spróbować się poruszać w tym świecie? Może też nie do końca było tak, że dać jej szansę, tylko no, dołączyłem do grupy, która może nie jest grupą sygnałową, ale jednak też pojawiają się pewne pomysły, analizy, które każdy robi z nimi, co, co chce, tak? No ale jak zobaczyłem, że to faktycznie działa i działa dobrze, to wtedy tak naprawdę się to zrodziło, że chcę wiedzieć w takim razie jak, żeby, jak do tego podejść, jak, jak to robić, żeby móc takie skuteczne analizy przeprowadzać, a później też tak naprawdę analiza analizą, ale też skutecznie trajdować. Dopiero jak zobaczyłem, że to jednak działa, to, to to mnie jakby zmotywowało do podjęcia kroków, żeby zdobywać w tym kierunku wiedzę i próbować tak, nie zdobywać doświadczenie. Wspomniałaś z tym, że no, nie wierzyłem, albo że ludzie generalnie się śmieją, czy tam nie wierzą w to. To tak, jak też wcześniej mówiłaś o tych komentarzach, że to zazwyczaj są negatywne. No, jakoś chyba tak trochę jest, że. Nie wiem, w jakiejś niewiedzy czy jakichś ogólnie panujących przekonań nastawiamy się w jakimś jednym kierunku. I tak naprawdę, dopóki czegoś nie spróbujemy, nie, nie, sami nie zobaczymy w ogóle, o co w tym chodzi, no to, no to właśnie to zdanie może być wyrobione błędnie często. Oczywiście analiza techniczna nie jest lekiem na całe zło, jakimś nie wiem, złotym środkiem. To jest po prostu narzędzie. to, jest to bardzo przydatne narzędzie. Które można, nie wiem, używać osobno, można sobie łączyć, jak ktoś potrafi, z analizą fundamentalną, z czymkolwiek innym, ale jest to po prostu bardzo cenne narzędzie. Kolejne w jakiejś Twojej walizce z narzędziami, których używasz na rynku finansowym. Tak? Mhm. To, no. to ciekawe tak porównanie. No. <laughs> Ogólnie ja też bym w sumie to tak nazwała, że analiza techniczna to takie. Właśnie, to jest narzędzie, które pomaga Ci w zwiększeniu prawdopodobieństwa do dobrego wejścia w rynek. Może wiadomo, że jeżeli się nic nie wie, to tak naprawdę człowiek wchodząc w rynek to jest 50 na 50 albo spadnie, albo urośnie. Teraz posiadając pewną wiedzę, czytając, znając pewne zasady rynkowe. Wzrasta po prostu to prawdopodobieństwo, że teraz to już nie będzie 50 na 50, tylko na przykład będzie to 40 na 60. Także zwiększamy sobie po prostu tą, tą szansę. Ja to tak traktuję. Czyli to przekonanie do analizy technicznej. Nie wiem, czy to nie będzie takie trochę osobiste pytanie. Jak coś, to po prostu to, to przejdziemy dalej, skipniemy. Czy, co, czy twoi znajomi albo rodzina nie patrzą na ciebie tak. Trochę uba i nie traktują jako hazardisty troszeczkę. Albo osoby, co zajmuje się taką trochę czarną magią, no bo kurde, ten Michał to on patrzy na jakieś wykresy i on tu wchodzi w rynek. Przecież to właśnie to jest 50 na 50, przecież nie da się czytać tych rynków, nie jesteś w stanie przewidzieć przyszłości. Y jak po prostu twoi znajomi na to reagują? Jak im to tłumaczysz? i, A może jest wręcz odwrotnie, może oni wręcz mega szanują to, co robisz, podziwiają, i oni ch sami chcieliby się czegoś takiego nauczyć? Nie wiem, chyba bym musiał zapytać o zdanie. Ja, tak z moich, z moich odczuć to raczej negatywnych, z negatywnymi emocjami się nie spotkałem, bo myślę, że już w tej formie, co teraz się dzieje, to jakby z hazardem, to, to nie ma nic wspólnego, więc. Nie wiem, no nie widzę, że to nie ma też negatywnych żadnych skutków może. Gdyby w przeszłości poszło trochę to inaczej, i gdzieś tam bym przegrał jakiś dom czy samochód, to, to było okay. inaczej. Ale jesteśmy tu gdzie jesteśmy i raczej się takie coś nic nie stanie, no to raczej gdzieś tam u mnie w rodzinie też niektórzy coś sąsiedzi czy znajomi, to prędzej się podpytują, nie, nie, co myślę na temat danego rynku czy coś, też mam jakichś sąsiadów, którzy gdzieś tam w krypto sobie próbują głównie na spocie. Czasami mamy takie rozmowy, ale raczej są to pozytywne jakby pozytywne podejście i bardziej pytanie mnie o zdanie niż uważanie za czy no nie spotkałem się z tym. Michał, jakie wyzwania i przeszkody napotkałeś na swojej drodze tradera, oprócz tych emocji, czy były to też jakieś problemy natury Nazwijmy to technicznej. Co, co takiego najtrudniej było Ci przyswoić z tej całej wiedzy? Myślę, że było ich dużo. No, pytanie jest takie dosyć szerokie. Mhm. Myślę, że może u mnie było też o tyle trudniej, że ja nie byłem taką czystą kartką, która, która po prostu chłonie wszystko i to, co mi, to, co się dowiedziałem z Akademii i nie wiem z grupy, to jest po prostu taka. Nowa wiedza, ja od razu startuję z nią i zaczynam to robić. Tylko, no ja jednak już gdzieś byłem ileś lat, może nie jako trader, ale no generalnie w rynku miałem już jakieś swoje nawyki zachowania, no i po prostu dużo z nich trzeba było zmienić jednak. I to po prostu tak naprawdę z każdym był mniejszy lub większy problem. Mhm. Ustawianiem zawsze stop odpowiednio go ustawianiem, trochę może mniej ryzykownym zarządzaniem kapitałem. No dużo było tych rzeczy. Cashowaniem, wypłacaniem też tym długo przecież był problem, to już wspominaliśmy. To była, to była droga, tak? To nie, to nie przyszło łatwo. Czym może jeszcze teraz się borykam? To, że czasem mam tak, że no długo gdzieś nie zajmę jakiejś pozycji i już tak, taka jest chęć, żeby wejść tak, no wejść, no nie ma, może nie jest jakiś super mm -hmm. setup, ale jak, no może jednak wejdę, no bo, kurę no w tym miesiącu jeszcze nic nie zrobiłem, albo, albo wręcz jeszcze gorzej, miałem jakąś porażkę i takie pchanie się w rynek, z tym muszę trochę walczyć. Czyli takie trochę albo, FOMO. No może i trochę FOMO, że może i to jest jakaś nazwa, ale też z drugiej strony z racji tam pracy, dzieci i tak dalej, trochę czasem jest po prostu brak czasu, nawet jak się ma jakąś fajną analizę i czeka się na jakiś setup, a on przychodzi, wiadomo, no, no rynek decyduje, kiedy się coś, że tak powiem, realizuje lub nie, a jest akurat noc, albo jestem gdzieś z dziećmi w parku, albo gdziekolwiek indziej, no nie mam za bardzo jakby warunków do tradowania i... To też trochę boli jeszcze ciągle i uczę się, jakby po prostu przechodzić do następnego setupu. No, no nic mnie nie ominęło, rynek jest, był i będzie, więc. Złote powiedzenie, właśnie. Rynek był, jest i będzie. Nie weszliście teraz spokojnie, okazje na rynku zdarzają się praktycznie cały czas. Jeżeli nie na rynku krypto, no to może na foreksie, może na surowcach, może na akcjach. Wystarczy poszukać, prawda? A może też po prostu podejść do tego, że może, może lepiej nie zarobić niż stracić. To jest dobra myśl, dobra. Podoba mi się. OK. Jakie narzędzia są dla ciebie najważniejsze w procesie podejmowania decyzji? Bo wspomniałeś Proszę. już, że właśnie stosujesz metodę jurka. Tak, i ona mi bardzo dobrze sprawdza na, na dużym, właśnie, zwłaszcza interwale. Mm -hmm. Więc, tak, nie wiem, 4 godziny, co naj, 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 najniżej. No gdzieś tam staram się rozwijać i uczyć jakiejś płynności, czasami jakichś tam nowych wskaźników, razem pod konkretny rynek, tak naprawdę, czy dany wskaźnik działa, działał historycznie i tak dalej, więc staram się też rozwijać. Nie jest to może jakieś zabójcze tempo, ale myślę, że głównie jednak metodologię Jurka dalej i gdzieś tam staram się wplatać tą płynność, mm -hmm. której się się uczę bardziej na własną rękę. Przez jakiś czas też wspominałeś o analizie fundamentalnej. Czy to jest tak, że ty korzystasz tylko i wyłącznie z analizy technicznej, czy czasami się wspomagasz tą analizą fundamentalną? Jak to u ciebie wygląda? Wspomagam się fundamentalną, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś altcoiny. No bo jeśli mogę coś sprawdzić, trochę od podszewki technologicznej, czy chociażby to nie jest totalnym skamen, czy to nie wiem, pomysł jest jakiś na to, no to, to robię, zwłaszcza jeśli gdzieś tam myślę bardziej długoterminowo, ale to myślę, że bardziej dotyczy to spota. Tradingowo niekoniecznie. Tradingowo jednak, zwłaszcza jakby był mniejszy interwał, no to ważniejsze jest tu i teraz, niż to, czy ten altcoin dudę, czy do zera jednak no. Jasne. Myślę, że... Handlujesz, to, co widzisz w danym momencie? No ale nie mogę powiedzieć, że jakby nie ma znaczenia dla mnie. Wspomagam się też, Dobrze. móc do tego podejść. Nie? Mhm. Bo, moim kolejnym pytaniem, właśnie skoro zapytałam o największy sukces, to chciałabym zapytać o porażkę, ale tak słuchając się, nie wiem, czy jest sens w ogóle zadawać to pytanie, bo mam wrażenie, jakbyś takiego, była, takiej porażki była, nie odniósł. Co? Była bardzo duża likwidacja. I to już mniej więcej w jednej trzeciej drogi tej mojej traderskiej, już całkiem dobrze wiele rzeczy szło. Uh -huh. no, no, przydarzyło się. Przydarzyło się, zerowane dosyć duże konto w krypto. No i po prostu to też uczy, że nieważne, raz, że rynek może wszystko, dwa, że każdemu może się zdarzyć błąd, nie wiem, w ustawieniu stop lossa, w ustawieniu wielkości pozycji, gdziekolwiek, możesz po prostu stać wszystko, więc to po prostu była bolesna lekcja dalszej jakiejś zmniejszania ryzyka, dywersyfikacji środków, być może częstszego wypłacania i tak dalej, i tak dalej, bo... Zauważyłem, że to się dosyć odbiło na mojej psychice, miałem taką dobrą przerwę po tym. I no, mm -hmm. tak to po prostu działa. Dosyć ciężko było po tym wrócić, no ale wróciłem. <grych> Nawet jakby się zdarzyło jeszcze gdzieś kiedyś, jakaś likwidacja, po prostu, nie wiem, jakiś właśnie głupi błąd, który też, też na ile sposobów staram się ograniczać teraz, to już nigdy nie będzie tak duże, bo chociażby zdywersyfikowałem na ileś różnych kont, pewne środki i tak dalej, i tak dalej. Jednak regularnie wypłacam i. Można tamtym... trzeba było sobie pracować w jakieś sposoby, też no, na każdą sytuację tak mhm. naprawdę. Czyli Twoim sposobem jest odejście od wykresu, A Nie nie odczuwałeś takiej potrzeby, że kurde, ja muszę się teraz po tym błędzie odegrać na rynku. Nie, ja byłem tak, tak zniszczony tym faktem, że po prostu myślę, że nawet nie byłem w stanie pozycji żadnej otworzyć. A jakie są cele, Twoje cele na przyszłość jako trader? Albo w sumie nie wiem, czy mogę nazywać tak trader, bo w sumie trader to jest zawód, a dobrze wiemy, że nie, nie poświęcasz się temu w pełni, więc tak półtrader to trochę brzmi, nie wiem, czy do końca pozytywnie, czy negatywnie, ale dobra, no potrzeby nazwę cię półtraderem. Czy planujesz roz, rozszerzać swoje działania w tej branży finansowej? Jeżeli oczywiście mogę poznać twoje cele. Jaki jest Twój cel? Od jakiegoś roku z hakiem, tak naprawdę tyle czasu minęło, odkąd tworzyłem pierwsze konto, też u brokera, czyli na rynkach normalnych, czyli nie, nie kryptorynkach. No ale powoli mi to idzie, że tak powiem, wgryzanie się ten, w ten świat i jakoś nie wiem, bardziej naturalne jest dla mnie krypto. Taka Moje mniejsza monto, bariera to, wejścia, prawda? Jest? Takie człowiek czy, się czy taki nie czuje taki zdystansowany. Nie wiem, no, może po prostu chodzi o to, że z tego środowiska się wywodzę, lepiej rozumiem, jest jakiś mhm. dla mnie bardziej naturalny. A broker to jest po prostu złodziej i często mnie wkurzają wszelkie opłaty rolowania. Wydaje mi się, że po prostu trudniej jest na tym rynku w jakiś sposób. Większość mówi, że no, krypto jest nieobliczalne i tak dalej. No ale właśnie to może jest kwestia jakiegoś przyzwyczajenia. Na pewno wiadomo, że w, w rynku na Forexie, czy nie wiem, w jakichś metalach i tak dalej. No, dużo mniejsza jest szansa, że coś będzie nagle warte zero, albo całkowicie przepadnie. To prawda. Mówimy o jakichś dużych spółkach, nie wiem, walutach jakichś silnych i tak dalej, więc gdzieś inaczej też można do tego podchodzić. Jakoś jeszcze nie do końca to czuję, ale na pewno no jest plan i są też działania, jestem gdzieś tam zaangażowany całkiem też nieźle finansowo, ale jest, jest, jednak jest to często bardziej jakiś spot długoterminowy, jakaś dywidenda czy coś, inwestycja niż taki trading faktycznie, nie? Mm -hmm. ale, no ale miejmy nadzieję, że się uda, no bo jednak każda dywersyfikacja jest dobra. No tak, bo dość dużo osób popełnia ten błąd, że all in w kryptowaluty, all in, bitcoin, ethereum. Dużo osób może, może tak faktycznie zrobić i później osiągają ten efekt boga, że no kurde, no mi się udało, no to, to co tutaj takiego, co wy mi tutaj gadacie, jaka dy dywersyfikacja, przecież najwięcej mogę zarobić na krypto. A wy mi tutaj mówicie o jakichś metalach. Mam wrażenie, że żyjemy teraz w takich czasach, że jak ktoś nie zobaczy, znaczy inaczej może. Jeżeli ktoś już wszedł w świat krypto, i jest przyzwyczajony do tego, że dany walor robi 20%, 100%, 200, nie, to to jest dla niego norm, staje się to dla niego normą i że stówka to jest dużo, a jakieś tam 5%, 10%, 20% z czym do człowieka? przecież to to grosze są. Procenty procentami, ale nie mi się. Ważniejsza jest wielkość pozycji często. A w krypto Zwłaszcza na Altach ten wolumen jest na tyle mały, że, no nie wiem, włożyć 10 tysięcy dolarów w jakiegoś Alta to to jest tak naprawdę, nie wiem, jak włożyć milion złotych złotówkę do, do dolara na przykład, tak, na jakiś trade. To jeszcze też zależy od dźwigni, prawda? Też można znaczy, tak, wspomagać dźwignią. I... Wiadomo, że wspomagamy się dźwignią, ale chodzi o to, że jakie są ruchy procentowe tu, i jakie tu, tak więc. No, Jasne. To i tak. Wszystko liczenie, ile mogę na tym stracić, a nie ile na tym mogę zarobić, nie? Dokładnie. No bo przecież właśnie jak ktoś spogląda sobie na, na wykres, no to patrzy z perspektywy tego, co, co było, nie? No przecież... Yy... Cały czas rośnie, no i za chwilę jak ja teraz do, dołączę, znaczy ulegają temu FOMO, nie, że kurde, jak ja teraz nie dołączę, a to będzie dalej wzrastać, no to stracę pewną okazję, nie? A potem zazwyczaj, zazwyczaj, kiedy już temu ulegamy, to jest duże prawdopodobieństwo, że wykres wtedy zawróci, nie? Jak to Jurek zwykł mówić, po takim wielkim wdechu musi nastąpić wydech. Wtedy się że tak powiem, żałujemy, że skorzystaliśmy z tej okazji. No dobra, Michał. Myślę, że zmierzamy do końca wywiadu. Zanim, z, zanim zakończymy, czy masz jakąś taką ostatnią myśl, jakąś taką radę dla początkującego inwestora, tradera, którą chciałbyś się po prostu podzielić z naszą widownią i doradzić coś na początku tej, tej drogi tradera? Co by takiego to miało być? Nie wiem, każdy, myślę, że jakoś indywidualnie powinien do tego sobie podejść, ale no. Co się na pewno musi stać, żeby być bardziej pewnym siebie i tak naprawdę sprawdzić, czy to jest dla ciebie i są jakieś wyniki z tego, no to zaczęcie od jakiegoś małego kapitału i po prostu no, bycie w tym biegłym jakby. I sprawdzanie swoich wyników, czyli w tym miesiącu miałem, nie wiem, kapitał 100 dolarów i tyle i tyle straciłem, tyle to tyle zarobiłem, albo jak straciłem to czemu, no takie po prostu analizowanie i tym się buduje jakby trochę pewność siebie tymi wynikami i no buduje się też kapitał, nie, więc każda inna droga to jest no, trochę hazard, bo 50 na 50, bo mogę wejść grubo i może mi się udać i, i zarobię, ale... Najprawdopodobniej później to też stracę, jeśli będę dalej to kontynuował. No powolutku i cierpliwie, no bo to nie jest jakby coś, czego można się nauczyć w dzień, miesiąc, czy nawet myślę pół roku. Jest to bardziej w miesiącach, latach. Każdy, każdy pewnie w innym tempie, w zależności ile poświęci na to czasu, tak naprawdę. No u mnie to zajęło myślę, że ponad rok. Tylko może też, no, no nie było to 8 godzin dziennie. Okay. Ale to trwało do takiej drogi, właśnie, że gdzie już jest ta pewność siebie, kapitał jest zbudowany i jakoś. Z znam siebie, wiem co działa i wiem jak zarządzać kapitałem, jak ograniczać ryzyko. No generalnie myślę, że już jestem dosyć dojrzały na rynku. Dobra, Trwa. Trwa. więc cierpliwości też na pewno. Dobrze, myślę, że wszystko jest zrozumiałe i może zabrzmi to dość tak formalnie, bardzo podmnośle, ale chciałabym, żebyś wiedział, że w imieniu Trade Wars bardzo dziękujemy Ci za Twój czas i podzielenie się przede wszystkim swoim doświadczeniem jako trader. I osobiście bardzo cieszę się z tego spotkania, które mam nadzieję, że mm, chociaż trochę przybliży temat tradingu naszym widzom. Słuchajcie, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zachęcam Was gorąco do tego, aby dać nam oczywiście o tym znać w komentarzach i jeżeli doceniacie naszą pracę, to rozważcie pozostawienia polubienia pod tym filmikiem. Jeżeli macie może jakiś pomysł, kogo jeszcze powinniśmy zaprosić na kanał Trade Wars, oczywiście o tym też dajcie nam znać w komentarzach. I cóż, dziękuję za dzisiejszy materiał. Życzę Wam miłego dnia i. Myślę, że widzimy się już wkrótce. Cześć, cześć. Dzięki, cześć.